dużo akumulatorów, napięcie na 18 V. Nie można tylko zmienić kabiny od tej ściany w przód. Boczki są zdjęte przypadkiem, nie zdążyliśmy ich zamontować, ale to jakoś na wynik nie wpływa. Obsługiwać maszynę będzie Darek, to bardzo też utytułowany zawodnik, łącznie z mistrzem Polski, trzecim zawodnikiem w Europie w kategorii SPL z tamtego roku. Takich osób w Polsce jest bardzo mało. Tutaj Darek, Krzysiek, ci prawdziwi zawodnicy już są całkowicie zakręceni, tylko o tym myślą, jak to zrobić głośniej. Tutaj przypomnę też, że Matis jakiegoś tam optymalnego wyniku teraz też na pewno nie będzie pokazywać, nie jest ładowany, a ten wzmacniacz, jak widać, jest ogromny i potrzebuje bardzo dużo prądu. A czekamy na znak. Gotowy zawodnik. No, wynik poszedł w górę, 154,9. A to naprawdę nie jest wszystko, na co o, 154,7. Naprawdę w środku. Nie radzę nikomu tam być. Również to w tej kategorii jest rekord polski. Maksymalny wynik do tej pory był 154,7. Tu tykło wcześniej 154,9. Także rekord za rekordem łapiemy. Gdyby to były oficjalne